Dzień dobry, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, postanowiłem zagrać ze słynnym Agatmatorem w szachy. Oczywiście jest to bot na czeskomie. Tutaj jest ranking przypisany do Chorwata 2000. Zobaczymy, jaki poziom reprezentuje ten bot. No, bardzo sympatyczny człowiek z pieskiem. No, naj, chyba najbardziej popularny szachowy youtuber na świecie w tym momencie. No i zapraszam serdecznie do, do gry, do analizy. Będę komentował tutaj partię. No cóż, rozpoczniemy chyba standardowo swoim posunięciem D4. Agatmator D5, odpowiedział D5, więc sobie zagramy C4. Gambit królowej, gambit hetmański tak zwany. Dobra, nieprzyjęty gambit hetmański. Na razie myślę, że te ruchy nie są skomplikowane. Wyprowadzamy skoczka, atakujemy centrum. Skoczek wyszedł dobrze. Wychodzimy skoczkiem na F3. Ciekawy jestem, czy maszyna tutaj będzie próbowała... Mnie oszukać, to znaczy mam na myśli, czy pójdzie bardzo skomplikowana gra. No i teraz tak, jeżeli zagram tutaj, jest bardzo duża szansa, że on mi zbije pionkę i będziemy grać system botfinika. Z drugiej strony, jak zagram tak, dobra. Zagrajmy z nim ostro. Z botem grać ostro jest chyba niezbyt przyjemnie, ale jednak nie. Jednak tutaj nie wybił. Przypuszczam, że stokfish by tutaj od razu wybił. Goniec e7. Broni skoczka, dobra. Związanie broni. No gramy e3. Bronimy tutaj na c4. Wyprowadzać trzeba. Od razu bicie? Chyba nie jest to dobre posunięcie, powiem szczerze. No dobrze, wybijam. Bo od razu mi yy, po prostu mam centrum, ale z drugiej strony tak, jest ruch B5. I teraz pytanie. Mam do odejścia takie, mam takie opcje do odejścia na B3 lub na E2. Przypuszczam, że na E2 jest najbardziej popularnym ruchem, najbardziej pożytecznym, gdyż tutaj trzymam skoczka, bo goniec będzie chciał grać na B7, i tu mnie atakować. Znaczy, po tej diagonali będzie próbował atakować. Dobrze, goniec E2, tutaj pilnujemy jeszcze na B5, chyba będzie zagranie A6. Od razu B4 poszło, a to muszę przyznać, jestem zaskoczony. To od razu wskakujemy sobie, zobaczcie, skoczkiem na 4 pilnujemy pola C5 i to jest kluczowe pole w tym momencie. A Sprytnie chcę wymienić mi tutaj gońce. Czy ja tu mam jakieś sztuczki? Chyba nie, ja myślę, że zrobimy sobie roszadę, żeby schować króla od razu. Wybicie jest obowiązkowe. I teraz będziemy. Wow, 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 wow! Powiem szczerze, jestem zaskoczony. Chcę wymieniać. Wszystko wymienia. No dobra, wymieniamy. Hetman wymienia. I teraz wieża z F na C1. Będziemy pionka męczyć. Przede wszystkim musimy trzymać pole na C5. Dobrze, skoczek nam nieco przeszkadza. Pytanie, czy zagrać tak, czy jest taka potrzeba? Myślę, że nie. Myślę, że zagramy wieża C2, chociaż takiego ruchu się boimy, chyba się nie boimy. Wieża C2 z planem zdwojenia, wiesz, czyli ustawiamy baterię tutaj. O, zobaczcie, Agatmator oddaje pionka. Może to jest słuszna decyzja, więc ja go biorę. No, nie chcę go pasywnie bronić, prawdopodobnie. Ja go od razu biorę. Wieża C8, wieża C1, wymiana nastąpi od razu nastąpiła. Idzie jakoś gładko w miarę, muszę przyznać. Dobra, ten ruch może być nieco e, kłopotliwy. I teraz tak, jeżeli zbiję, on mi może zagrać hetmanem na B4. Tam mata nie ma, bo jest skoczek, ale mogę zagrać hetmanem tutaj. E, z drugiej strony, jak zagram A3, to on mi nig nigdzie nie wchodzi, a tego pionka mogę próbować zdejmować później, ale może to być też problem, bo ten pionek jest nieco zaawansowany. Z drugiej strony spróbujemy ograniczyć może Hetmana, ale też z kolejnej strony on może spróbować zagrać E5, ale też mam D5 posunięcie. E5 jest takim ruchem, żeby walczyć o centrum troszeczkę. Z kolei jak już zbiję tego pionka, to będę miał go z głowy. Um. No nie, wydaje mi się, że zbije. Praktycznie podejdźmy do tego. No, w dawnych czasach pewnie by się tak zagrało, ale myślę, że dwa pionki więcej to jest sporo, weźmiemy to. Hetman B4, tego się spodziewałem. Mogę też tak zagrać. Tu będzie się pilnować. Yy, tu będę atakować skoczka. No tak, Hetman C2 wydaje mi się, że jest. Ruchem dobrym. Tu bronimy. Ok, mogę też pogonić tutaj yy, tego Hetmana. Nie muszę. H3, robimy lufcik, koniecznie. Tu skoczek też groził. Groził? Nie groził. Tutaj wtedy bym zbił. No szybko gra, gra Agatmator, nawet nie da pomyśleć. Dobra, yy, hmm. jakby tutaj cię, panie kolego, załatwić. Czy jest w ogóle taka możliwość? Może skoczkiem do centrum. Zawsze ten skoczek troszeczkę pilnuje wieże. No Hetman lata w... Aha, tutaj teraz może zagrać. Ale ja też mogę tak zagrać. Tak zrobimy. Tu będziemy pilnować, tu pilnujemy. Wymieniasz? Bardzo chętnie. Moi drodzy, jeżeli mamy przewagę materialną, staramy się wymieniać. Koniecznie. Wybijam. Wybicie. Dobrze. No to co? Lecimy pionem do góry. Tu nam nic nie grozi? Nie grozi. Wolna linia, wszystko w porządku. G4, G5 zostało zagrane. No dobra. No to co? Lecimy po pionka. Pionka A7. Tu się wszystko trzyma. No tak, bijemy. On może próbować wieżą wejść tutaj, nie, nie próbuje, to ciekawe. Skoczek C3 może być takim bardzo solidnym ruchem, bo przytrzymujemy linię i tutaj chce wymieniać, no dobra, no każda wymiana myślę, że dla mnie jest yy, yy, ok. I teraz tak, mam opcję zagrania skoczkiem i próby wzięcia tutaj. Nie chcę za bardzo tego zrobić, wolałbym chyba doprowadzić troszeczkę króla wyżej, chociaż z drugiej strony on zaraz wieżą zagra tak, i może mnie męczyć. Czy spróbować zbijać pionki? Czy zająć się pionkiem D5? Chyba nie. Um, może tak i tak sobie spróbujemy. Tylko, że wieża wejdzie tu i wejdzie tu. Um, no dobra, chwilę muszę się zastanowić. Zaraz, ale mogę zagrać tak. Chodzi o to, że zawsze tak się mogę zasłonić. Dobra. Nie muszę się zasłaniać. Biorę piona, jak mi daje. Trzy piony więcej. Dobra. No myślę, że teraz kulturalnie sobie zagramy królem. Zawsze jakiś taki lufcik. Dobra, tutaj widzę Agatmator jakiegoś szału nie ma w tej pozycji z jego strony. Tutaj bronimy król F2. No i wieża C2, skoczek b to chyba jedyny ruch. Zgoda, no i tutaj chyba jest wymiana nieunikniona po tym posunięciu. Znaczy jeszcze takie posunięcie ma. Wybił, no to wybijamy. Tu jest sprawa już dosyć łatwa, moi drodzy. Idziemy pionami do góry. Wieża C2 to Idziemy kolejnym pionkiem do góry. Ok. Król pewnie D6. A kolejnym pionem mogę się wzmocnić zaraz na D5 i tym pomaszerować jeszcze wyżej. A w ten sposób zagrał. Dobra. No to tutaj z takim planem, jeżeli zagra tutaj, to idę tym. Tu już mogę zagrać i wymienić zwyczajnie. Dokładnie, bo już taka przewaga pionków. No i po. Podejdziemy sobie królem. No trzy piony więcej to już jest y, pełen luz. Z takim planem będziemy grali. Ok. No maszyna gra do końca jak widać. No pójdziemy tym pionem jeszcze. No, jeszcze mi ucieka. Spróbujemy szybko dać mata. No, dorobię sobie kolejnego hetmana. A może trzy hetmany sobie dorobię. Trzy hetmany z katmatorem. Żeby nie dać tylko pata przypadkiem. Dobra. No i moi drodzy, mat jest w jednym ruchu. Nie, tutaj nie ma mata w jednym ruchu. Jak tu dać ładnie mata? Chociaż to bez różnicy, to jest tylko test oczywiście. A powiedzmy tak, zagrajmy, żeby każdy Hetman się przydał do pomocy. No i mamy Mata. Dobra, spróbujemy zrobić sobie. E, jakiś błąd tu wyskoczył, jeden w partii. Może analiza? Może analiza, moi drodzy. Długa partia, ale dosyć gładka. No teraz tak, sprawdźmy analizę własną. Tutaj pokażemy sobie warianty. Na początek wszystko chyba szło dobrze. To jest teoria, nie ma co tutaj się szczypać. Oczywiście, po tym ruchu można grać na przykład tak. E4, B5 tu się broni. Gra się tak. I tutaj gramy H6. I jeżeli tutaj jest bicie, to jest bicie tutaj. Czarne stoją świetnie. Można zagrać goniec H4, G5. I tutaj, chyba najlepszym jest właśnie odbicie, czego ja nie stosuję. Generalnie skoczek D7 jest bardzo dobrym posunięciem. I tutaj ta pozycja jest niezwykle skomplikowana, dużo się może zadziać. Dobra, ale tak nie było. No to, to był system botwinika. Tutaj poszło w ten sposób, wybił, wybił. Ok, poszło B5 goniec e2 i b4 b4 nie jest najlepszym ruchem dla czarnych z tego względu, że właśnie po skoczek a4 tutaj pilnujemy przede wszystkim pola c5, to musimy zawsze o tym pamiętać, potem stawiamy sobie wieżę na wolnej linii i staramy się męczyć tego słabego pionka i też pilno, pilnować przepraszam, pilnować pola na c5 ok, goniec a6, tu sobie olałem sprawę, roszada jest dobra jak widać skoczek a 4 wymiana, wymiana zobaczcie, komputer pokazuje sporą przewagę białych i tak też się dzieje. Krótka rozszada. Skoczek E5 pokazuje, żeby grać. No w sumie racja. Tutaj aktywnie na to. Może i tak. Ja zagrałem sobie spokojnie. Wieża C2. On tutaj. No to wymiana. To są dosyć łatwe posunięcia. W ten sposób można sobie. Co tu było nie tak? Coś? Coś tu było nie tak. A! Słuchajcie, przeoczyłem jeden ruch, jak widać. Skoczek na C3. No jednak tutaj komputer dobrze podpowiada. Słuchajcie, warto analizować sobie z silnikiem. W ogóle przeoczyłem skoczek C3. Wow, 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 wow. Chociaż komp ocenia na 0,27, czyli nieco lepiej dla białych, ale już czarne tutaj odżyłyby nieco bardziej. No musiałbym zbić tutaj najlepsze posunięcie w tym momencie, tak. I powiedzmy skoczek albo pionkiem mi się tutaj zbić. Skoczek? Skoczek, no powiedzmy skoczek Tak, żeby nie wymieniać za dużo I ta pozycja jest mniej więcej równa Ocenia, ocenia komputer No ale z praktycznego punktu widzenia, wiecie, jakość więcej No to je, nie jest dobrze Jej, a faktycznie taka łatwa taktyka Ja to przeoczyłem Ja myślę, że dalsza część partii e, Nie ma sensu analizować Znaczy, z mojego punktu widzenia e, Głównie tutaj właśnie był jeden mistake Tutaj mówili, więc to był ten błąd No właśnie, to przecięcie Bardzo ciekawe Posunięcie którego nie dostrzegłem na szybko, pewnie jakbym trochę pomyślał dłużej w partii, może bym dostrzegł taki ruch i taki plan, ale w ogóle dobrze. Trzeba analizować takie partie, wtedy, wtedy, wtedy sobie uzmysławiamy pewne posunięcia. To myślę, że jest dobra nauka, moi drodzy. No, tak nie poszło, on tu wybił, więc zagrał gorzej. No tak, no nie, nie był to właśnie bot taki, bo 2700 powiedzmy, no i tutaj, no okaże bić, więc dobrze poszło, sprawdźmy Hetman c tak, tutaj bez większych problemów już się grało, też jakby na przykład wieża zagrała na B8, to ja bym mógł, a po wieża B8 to chyba jest szach na C8, na C8, tak, to by było wybicie, wybicie i Hetman musiałby się wrócić. Tu można by było wybić, chociaż pokazuje komputer, żeby nie wybijać, żeby nie zostawiać skoczków. Aktywnie tak można pograć. No dobrze, ale tam babolca takiego strzeliłem. No tutaj myślę, że jest bezpieczna pozycja. Bardzo tak, no to tutaj już nie ma co analizować. Po prostu zbieranie pionków, dwa pionki przewagi. Ok, no wyszło ciekawie, wyszło ciekawie, ale muszę powiedzieć szczerze, że trzeba naprawdę bardzo uważać. Tu mieliśmy dokładnie tę pozycję, w tej sytuacji. Wieża C1, wieża C1, zły, bu, zły ruch, zdecydowanie zły ruch. No muszę się ustrzec przed tym, zdecydowanie się muszę ustrzec. No dobrze, Mr. Agatmator. Może ja bym zagrał z nim sobie jeszcze raz, ale kolorem czarnym. Eee, zagrajmy sobie, z, już ustawiam komputer. Cyk, a może nie tutaj. Eee. Mr. Agatmator, czy można zrobić nową partię? Można. Agatmator wybieram. E, I zagrajmy sobie czarnymi. Ok. I lecimy. No to powodzenia. D4. Czy gramy swój koronny debiut? Obrona Królewsko-Indyjska? Czy nie? Co sądzicie? No cóż, myślę, że Myślę, że może ja zagram mu. No, ten gambit hetmański. Ja go za bardzo nie lubię grać czarnymi, ale jednak spróbujemy. Tak jak on nam zagrał, to my też zagramy w ten sam sposób. Goniec G5. Dobra, tutaj standardowo goniec E7, E3. Roszadę należy zrobić. Hetman B3, taki szybki ruch. No, istnieje taka możliwość. To zagramy mu C6. Mimo wszystko przepchał. No to przepchanie pionka najlepsze nie jest na 100%. Tutaj gramy B6 i podważamy piona. I on nam wybije. Będziemy mieli świetną grę. Zobaczcie, tutaj ustrzegajcie się od takiego posunięcia C5. Gramy B6. Zdecydowanie B6 jest dobre. Bicie oczywiście jest możliwe. Zbijamy gońcem, ale to pozycja czarnych jest świetna w tym momencie. Ta struktura jest genialna. Tu jeszcze jest wieża wolna. Teraz kwestia tylko, jak dobrze wyprowadzić dalej figury. Myślę, że skoczek zagrać na D7 może, chociaż z drugiej strony, jak zagram C5, to potem skoczka tutaj spróbuję wstawić. Może aktywnie zagrajmy. Widzicie co? No, może tak. Nie no, zagrajmy C5. Zagrajmy. Pierwsza myśl, może. Pierwsza myśl to było skoczkiem. I skoczek C6. Tak. Tutaj już mam pewne opcje. Co ten Agatmator tak słabo tutaj tym Hetmanem sobie tańczy? Czy teraz mógłbym C4 sam zagrać? Hmm, tutaj naciskamy. h, on broni po prostu Pionka D4. Jak nacisnąć to dalej? Pytanie: Czy wymienić tutaj gońce? Nie chcę w ten sposób wymieniać. Chciałbym jakoś aktywniej pograć. Widzicie co? Zagramy goniec B7 z opcją E5, żeby goniec tutaj bronił później. A jak tu zagram, to mi wybije tutaj spryciula. No to było sprytne posunięcie. Może C4, ale nie chcę C4, grać tutaj bijemy chyba. Tu bijemy, tu, tu, tu. Jeżeli tu, to tu będzie izolowany pionek. Bijemy tego piona. Wybił. ok Wybijemy, będzie izolowany pion. I myślę, że wymiana tego gońca będzie słuszna. Ten koniec trochę mi przeszkadza. Ten był zablokowany przez białe pionki. Ta pozycja, oczywiście w materiale jest wszystko równo. Ale tu jest słabość, i na tą słabość się będziemy tutaj czaić. Spróbuję zwyczajnie zagrać w ten sposób. Dokładnie, tutaj atakujemy dwie rzeczy. Ok, B3 mnie jeszcze tutaj przygwoździ. Ja myślę, że lufcik jest jak najbardziej wskazaną opcją w tym momencie. Niczego nie podstawiam. Chyba nie. Hetman B4 chyba jest znośnym ruchem. Okej, okay, żeby pilnować cały czas tutaj tego, tego, tego pionka, wieża tutaj ma jakieś opcje, no dobra, gramy g 7. Czy ja go trochę, trochę tutaj wypuściłem? Wydaje mi się, że trochę tak. Może, może, no muszę bronić, trochę no szalacko z mojej strony to wygląda, ale może zagram z planem wieża, co on tutaj chce zrobić? Zagramy tak, z planem wybicia. Ja zagram z planem wybicia. Słuchajcie, ja lubię takie rzeczy. Lubię, lubię oddać jakość. Oddamy jakość, zaryzykujemy. I teraz pytanie: czy biorę tego, czy biorę tego? Jak wezmę tego, będę miał tutaj piona wolnego. Jakieś już opcje. są. So, tu jest jeden pion, który zatrzymuje te dwa pionki. Ale wezmę może tego, muszę się zastanowić. On tu wierzami będzie wchodził. Nie, no, biorę tego. Muszę tutaj przytrzymać. Biorę na D4. Tutaj jakieś bicie grozi. A jajaj, niebezpieczeństwa się tutaj na mnie zasadził. Chce mi tutaj zagrać. Dobra, zagrajmy tak. Chodzi o to, że jak on zbije, to idę tam. Chcę wymienić Hetmany? Ja myślę, że się na to godzę. On musi pionkiem wybić w tym momencie. Dobra. I gramy sobie dokładnie tak. Wybijamy kolejnego piona. Dobra. Będzie tutaj szturm pionków próbował robić. Ale to nam nie grozi. Bijemy pionka. Lecimy sobie teraz H6, żeby bronić. Jak H4 to G5. Tu obronimy. Tu się wszystko broni. Trzyma się na włosku, ale zdobywam kolejnego piona. Okej. Okay. I pytanie: jak dalej? Może damy szacha? Jak pójdzie tutaj, to jakieś opcje tam są. Okej, okay, idzie tu. To co? Maszerujemy pionem do góry? Nic nam nie zrobi. Idziemy pionem do góry. Szacha dajemy. I pionem do góry. Do samej góry. Cyk. No tutaj goniec już broni pionka, więc jest dobrze. Aj, zbił mi! No ale ta wieżówka jest wygrana, 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 wygrana. Ok, lecimy tak. No, Mr. Agat Bot 2000 tu jednak nie stanowi jakiegoś większego problemu, jeśli o mnie chodzi. Jak widać, nawet poświęcenie jakości, na poświęcenie jakości mogłem sobie pozwolić. Oczywiście, tu jakieś ruchy trzeba zagrać powolne, tam pionkami do góry. Jest to wygrana pozycja, to mogę sobie grać w bardzo prosty sposób. No, gdzieś tam daleko odejdźmy. Nie musimy się z niczym spieszyć. Tutaj odetnę króla na wszelki wypadek i pójdziemy do góry. Yy, może tędy, tędy i tędy. Coś takiego tutaj mi się marzy. Ok. I lecimy do góry pionem. Zawsze to yy, pionek zaawansowany absorbuje tutaj yy, figurę przeciwnika. Mhm, tędy, tędy. Może, mogę nawet maszerować pionem. Już mo można oddać pionka bez znaczenia większego. No jeden szach nikomu tu krzywdy nie zrobił. Ok, mamy to. Spróbujemy w takim razie może zamatować go jedną wieżą dla treningu. Niech sobie zbije pionka. Ok, i teraz matowanie jedną wieżą. Jaki pierwszy ruch zagrać, moi drodzy? Ja myślę, że. Mm, no, powiedzmy, damy mu szacha. Niech odejdzie gdzieś na linię i będziemy gonić go królem. Opozycja, tu się wszystko trzyma. Jeżeli król idzie na dół, to gramy sobie w ten sposób, odcinając króla po raz kolejny. Ok, tutaj myślę, że po prostu wystarczy podejść królem, i jak jest opozycja, no to atakujemy w ten sposób. Dobra. Król ucieka, no to my y, idziemy w ten sposób, bronimy tutaj wieżą i odcinamy po raz kolejny siódemeczkę. Jakie to łatwe. Cyk. I tu wystarczy w tym, w tym momencie oddać tempo. Uciekam sobie wieżą daleko, i ten król, jak pójdzie tu, dostaje mata. A jeżeli pójdzie w tę stronę, to będziemy go gonić. Dokładnie, tak jakbyśmy byli skoczkiem. Cyk, cyk. I dajemy na końcu mata. No dobrze, 2-0 Mr. Agatmator. Yy, I sprawdźmy sobie teraz analizkę. Czy tutaj yy, faktycznie te C5 było takie złe, jak mówiłem? Wydaje mi się, że tak. No dobrze, tutaj poszło, to jest wszystko normalna sprawa, yy, hetman b3 może jest takim ruchem już dziwnym, c5 pokazuje, żeby grać, no tak, ale to są już pewnie takie niuanse w gambicie hetmańskim, postanowiłem zagrać sobie c6 i c5 jest błędnym ruchem, zdecydowanie, e5 pokazuje taki ruch? Skoczek z B 7 i E5 z planem e5, tak, żeby tędy rozwać, ale mi się bardzo B6 podobało, też B6 bierze pod uwagę. Więc praktycznie podchodzimy do pozycji bicie, bicie, to na pewno nie jest dobre bicie i pionkiem, oczywiście, pionkiem jest najlepsze. Skoczek F3, czy teraz tak, skoczek D7 pokazuje, zobaczcie, skoczek D7, to co chciałem grać na samym początku, żeby może tędy próbować. To by było lepsze zdecydowanie. No a zagrałem C5 i puściłem pole B5 przede wszystkim. No dokładnie tak, więc to jest troszkę gorsze. No ale gorzej zagrał biały. Skoczek wyszedł Hetman. Dobra każe od razu bić na D4. Bicie bicie, powiedzmy, i E5 pokazuje. Bardzo ostre. No tak, bo król jest w centrum i można próbować grać od razu wieżą, go atakować. No tak, jeżeli mamy parę gońców, to staramy się pozycję otwierać. Tego nie uczyniłem niestety. Jeszcze mam za mało doświadczenia, jak widać. Uczymy się całe życie. Dobrze, koniec b7, bo postanowiłem sobie, że teraz e5 zagram, a wystarczyło zagrać agresywnie. Koniec b5, dobrze. Bicie, bicie, bicie. Nie, co on pokazuje? Bicie, dobrze. Tak też poszło, koniec a6, właśnie, może coś innego. Hetman D6? Aha, tu można atakować, i tu można atakować pionka w ten sposób. No to ciekawe, ok. Goniec A6. Tu można by było wybić. Moja, oczywiście, analiza jest dosyć, dosyć taka szybka, więc proszę o wybaczenie, ale to warto, jak będziecie sami na przykład grać, to warto sobie na spokojnie analizować. Dajcie znać w komentarzu, czy graliście z zagadmatorem, jakie mieliście wyniki. To mnie naprawdę interesuje, jak wam poszło z najlepszym youtuberem szachowym w Polsce. Co tutaj lepszego? No dobra, chyba normalny ruch. Skoczek B5, tak. Większych błędów przede wszystkim nie ma. Ja tutaj zaraz zobaczę, czy miałem, czy to poświęcenie było prawidłowe, tak. Wieża c6, wieża b8, no białe zyskują tutaj już sporo wigoru w tej pozycji. Hetman f3 i z planem bicia, dobra, tutaj wieża c7 i bicie, jak ocenia? No ocenia dla białych lepiej, ale czy teraz pionka na d4, czy na b5? Na d4, spoko. No ten ruch nie najlepszy, a co tu najlepszego można było zrobić? Wieżę z F na C, czyli zdwoić że wykorzystać siłę. Ale z praktycznego punktu widzenia to nie jest takie proste tutaj grać białym i mimo wszystko to się wszystko trzymało czarnych. Z takiego założenia wyszedłem. Tutaj sobie w ten sposób zagrałem. G3, trzeba było hetman E3, fatalnie, fatalnie, próbuję wymienić. No i tutaj już czarne niby remisowa według silnika, ale nie do końca. Tutaj już się robi przewaga. Tak, to są wszystko normalne posunięcia. No i królem kolejne pionki. Tak, to już przewaga pionów jest y, ogromna, trzy piony więcej. No i kwestia realizacji. No tam oczywiście myślę, że te posunięcia są względnie dobre tutaj co zagrywałem. Idziemy po prostu do góry. No tak, tu już na, nie ma co patrzeć, tak naprawdę. E, bo tu już jest dosyć łatwa wygrana. Zbijamy po prostu pionki, i dochodzimy tam do przemiany. Het, do Hetmana. No cóż, moi drodzy, 2-0 z Hetmatorem. E, Okej, okay, pozycja końcowa. E, spróbujcie zagrać. Liczę na wasze komentarze, jak wam z nim poszło. No i e, do następnego razu. Trzymajcie się. Hej.